Paweł Gmyz, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Technicznych. Skąd wzięła się idea, skąd wziął się pomysł zwiększenia informatyzacji Zespołu Szkół Technicznych? Pomysł dowodził się już długo, długo. W bólach, w takiej niepewności o jutro, czy się uda, czy się nie uda. Natomiast idea dlatego, że mamy młodzież, która jest wspaniałą młodzieżą, która chce poznawać nowe technologie, która jest zafascynowana tymi nowymi technologiami. I jakby ten sprzęt, który dotychczas posiadaliśmy, no on niestety troszeczkę już odstawał. Stąd na początku taki malutki pomysł tworzenia szkoły innowacyjnej u nas, pokazania, że potrafimy coś zrobić, może nie na najlepszym sprzęcie, ale potrafimy. A teraz nowe pracownie, nowy sprzęt komputerowy, to jest to, co powinno nas uskrzydlić, dodać nam tej mocy, tej tary i pokazania, że we Wrocławku możemy robić wspaniałe pomysły, mamy fajną młodzież, możemy tą młodzież tutaj zachęcać, mobilizować i pokazać naprawdę świetlaną przyszłość z nowymi sprzętami, z nowymi technologiami. To jest nasze pomieszczenie serwerowni Zespołu Szkół Technicznych. Dysponujemy tutaj w tej chwili włączonymi 4 serwerami, które zasilają całą sieć w naszej szkole. Mówię o piętrze tym informatycznym. Mamy 2 serwery udostępniające internet. To jest ten taki staruteńki komputerek, już 10 lat, wysłużony, ale jeszcze cały czas działa. Na nim mamy postawione platformy edukacyjne Moodla. Drugi serwerowy komputerek to jest do internetu służący do połączeń. To jest komputerek też 10-letni. Otwarta obudowa, dlatego że już się grzeje po prostu. Już nie mamy jakby możliwości go innego wychładzania. Zdjęta obudowa jeszcze powoduje, że działa. Kolejny komputerek, bardzo dobry, Dell, pasywne chłodzenie, też 9 lat, też nam służy jako tym razem taki serwer plików, tu uczniowie składują swoje pliki. I komputerek, który wygląda niepozornie, taki malutki, to jest nasz serwer plików i dostęp do systemów Linuxa. Wykorzystują to uczniowie klas trzecich na chwilę obecną, gdzie uczą się administracji na systemie Linux, zdalne dostępy. Mamy ponadto jeszcze jeden serwer, który jest serwerem w tej chwili odłączonym, ale to tylko dlatego, że on stanowi dla nas taką kopię bezpieczeństwa. Gdyby któryś z tych padł, to możemy go zastąpić, bo to szybko udostępni znowu sieć internetową i możliwość logowania, przechowywania plików przez uczniów. No musimy mieć jakiś jeden taki backupowy. No i właśnie ten tam na dole spełnia ten rolę. On wygląda imponująco, ale parametrami niestety też już nie jest najnowszy. Znaczy jest nowszy, bo ma 6 lat. Natomiast za tydzień, właściwie za 2, to już tak będziemy ustawiać tutaj, otrzymamy 2 potężne serwery. Mówię potężne w tym sensie, że może jak przemówi liczba, cena. Jeden kosztuje więcej 35 tysięcy. 2, które będzie można składować w szafach rakowych, czyli taka szafka mogłaby tutaj powstać, chociaż my tego na razie nie zrobimy, ale mogłaby powstać taka szafka rakowa, gdzie one są kręcane, gdzie są spinane z sobą. I one będą postawione na 2 systemach różnych, to z racji procesu edukacyjnego. Jeden system to jest Windows Server 2008 Race 2K, czyli najnowszy, jaki jest w tej chwili dostępny system Microsoftowy serwerowy. Natomiast drugi to Red Hat, pełny Red Hat, system Linux, bardzo dobry. My na nim pracujemy na różnych odmianach, od samego początku praktycznie pracuję, czyli od wersji jak była 3.0, jak tylko powstało, to ten system jest rozwijany. One parametrami technicznymi są identyczne, natomiast będą to procesory 4-rdzeniowe, każdy z nich, i każdy z nich będzie posiadał 32 GB pamięci RAM, dyski twarde 2 TB każdy, także jeśli chodzi o magazyn plików do naszych uczniów, to mogę powiedzieć śmiało, że na terenie Wrocławka na pewno zakłady pracy mają tylko silniejsze. Natomiast jeśli chodzi o instytucje publiczne, to my jesteśmy czołówką, mogą nam zazdrościć na pewno inne szkoły takiego sprzętu.